Ja mówię, że ja kiedy dowiedziałem się o tej pikiecie, powiedziałem, że też wezmę w niej udział. Bo ja bym też chętnie poprotestował przeciwko likwidacji oddziałów. Bo nie wiem, czy Państwo wiecie, że tylko w tym roku w województwie śląskim zlikwidowano już około 15 oddziałów. W pozostałych ościennych województwach również takie ilości. A gdyby popatrzeć na to, co się działo za ostatnie kilka lat, to były takie miesiące, że w Polsce likwidowano 20 oddziałów miesięcznie. Ale tutaj pani wójt podkreśliła taki argument, że nagle 10 lekarzy się zwolniło, to prawda? Nie, pani wójt kłamie w tym momencie. Tam nie było 10 lekarzy, tam było kilku lekarzy. Żeby oddział dobrze funkcjonował, to musi być 10 lekarzy optymalnie, a 7 powinno być. Natomiast tutaj część lekarzy przeszła na emeryturę. Jest tutaj też ze mną pan dyrektor, który może to doskonale naświetlić. Część lekarzy już w innych miejscach, w sytuacji rodzinnych, gdzie nie mogła chcieć podjąć. A generalnie bez tych lekarzy oddział, panie redaktorze, funkcjonować nie może. Jest to, bo pytanie jest takie. A może poczekamy, aż te sygnały zamilkną, bo trudno się przekrzykiwać z tym. Myśmy pani wójt nie przeszkadzali w wypowiedzi, więc dobrze by było, że... Chodzi o to, że znaczy, to i tak dźwięk jest dobry, to mogę panu zapewnić, bo ściąga mikrofon bardzo precyzyjnie. Natomiast chciałem zapytać, czy absolutnie wszystko zostało zrobione, no bo starzenie się kadry medycznej, te luki pokoleniowe, to są niezaprzeczalne fakty, to nawet Izba Lekarska podkreśla. Natomiast czy państwo czują, czy pan może powiedzieć z całą mocą, że zrobiono wszystko, żeby jednak tę pediatrię utrzymać? Panie redaktorze, ja uważam, że nie tylko wszystko, co było możliwe, ale nawet więcej. Od tego, że pan dyrektor dawał ogłoszenia do branżowych pism, pan dyrektor rozmawiał z lekarzami. Gdybym po kolei miał państwu powiedzieć, jakie były działania, to zaczynając od 2021 roku, pani wicestarosta podpisała wtedy pismo do wszystkich POZ-ów, że gdyby byli w stanie przyznać choćby jednego lekarza przydzielić, to oddział by dalej funkcjonował, bo już wtedy były kłopoty. Okazało się, że bardzo mizerna reakcja była, ale jednak ktoś się zgłosił i udało się ten oddział zachować. Ponownie w tym roku zwróciłem się ja już nie do POZ-ów, ale do wójtów, burmistrzów, z których część odpowiedziała mi bardzo pozytywnie. Na przykład pani wójt Goleszowa zorganizowała takie spotkanie, gdzie wprawdzie nie udało się pozyskać lekarza, ale lekarze zobowiązali się, że gdyby oddział się odnawiał, to jakieś dyżury wezmą. Niektórzy w ogóle, tak jak na przykład pani wójt, nie odpowiedziała na to pismo. Niektórzy wręcz napisali, że to są prywatne firmy i nie mogą z nimi w ogóle negocjować. Także uważam, że wszystkie możliwości zostały wyczerpane. Osoba reprezentująca 33 tysiące dzieci z terenu powiatu cieszyńskiego. Żądam natychmiastowego odwołania z zajmowanego stanowiska Czesława Płygawko, dyrektora zespołu zakładów opieki zdrowotnej w Cieszynie, Szpital Śląski. Brak umiejętności i skuteczności Czesława Płygawko, niezapewniający bieżącego przyjmowania pacjentów wymagających hospitalizacji, jak i brak umiejętności w zakresie ustalania ryzyka, braku kontroli zarządczej, a przede wszystkim braku umiejętności efektywnego zarządzania podległym personelem zatrudnionym w Szpitalu Śląskim Cieszynie spowodował, że dzieci z terenu powiatu cieszyńskiego wymagające interwencji medycznej i hospitalizacji nie otrzymują tej pomocy od 2023 roku w Szpitalu Śląskim. Czy w swoich zapiskach pani wójt ma informację, ile dzieci nie otrzymało pomocy? Informujemy, panie starostu, w Cieszynie nie otrzymują pomocy w takim zakresie jak. Oczywiście mowa o najmłodszych mieszkańcach powiatu cieszyńskiego. Chirurgia klatki piersiowej dla dzieci. Choroby płuc dla dzieci. Choroby zakaźne dla dzieci. Kardiochirurgia dla dzieci. Nefrologia dla dzieci. Okulistyka dla dzieci. Ortopedia i traumatologia narządu ruchu dla dzieci, otolaryngologia dla dzieci,
urologia dla dzieci. I kampania wyborcza, pani wójt, na plecach biednych dzieci. Proszę mi pozwolić, nie zagłuszając, powiedzieć, czy pani wójt... Szanowni państwo, idziemy dalej. Zostały nasze dzieci pozbawione dostępu do świadczeń zdrowotnych. Nasi mali pacjenci z powiatu cieszyńskiego. Proszę państwa, tam jest kłamliwe hasło, że 33 tysiące dzieci bez opieki zdrowotnej. W ubiegłym roku na ponad 23 tysiące dzieci. Rozmowy już były. Dzisiaj są konkretne oczekiwania i żądania. Żądania konkretnych działań. My, przedstawiciele mieszkańców Śląska Cieszyńskiego, oczekujemy, żądamy, aby przeprosił pan Czesław Płygawko, dyrektor Szpitala Śląskiego w Cieszynie, wszystkie 33 tysiące dzieci, w tym 3002 dzieci z gminy Istebna, za brak dobrej woli, jak i brak umiejętności pozyskania przez 8-miesięczny okres 2023 roku niezbędnej kadry medycznej dla oddziału pediatrii. Mogę dalej, czy żądam od dyrektora Czesława Płygawko natychmiastowej rezygnacji z zajmowanego stanowiska w związku z brakiem kompetencji i umiejętności menedżerskich zapewniających w pierwszym okresie 2023 roku niepełne, a następnie całkowicie pozbawione braku profesjonalnego zapewnienia udzielenia świadczeń dla dzieci na oddziale pediatrycznym. Pani wójt powiedziała, że działa tutaj oddolnie, w ręku trzyma teczkę gminy, a ja bym chciał tylko zapytać, ile z państwa pracuje w urzędzie gminy? Ręce do góry, proszę się przyznać. Proszę mi pozwolić dalej. Proszę, będę kontynuował. Ponad 23 tysiące... Szanowni państwo, 23. My dzisiaj oczekujemy od pana starosty konkretnych działań. Szpital Śląski podlega pod starostwo powiatowe w Cieszynie. To pan pełni rolę nadzorującą tą placówkę. Pytam dzisiaj, dlaczego zgodnie z przepisami w Biuletynie Informacji Publicznej nie zostały opublikowane ogłoszenia o naborze na lekarzy na oddział pediatryczny zgodnie z przepisami prawa. Dlaczego w obiegu publicznym jest informacja, że cieszyńska pediatria jest zawieszona i ulega likwidacji? Ja oczekuję od pani wójt, że pani koledzy partyjni wpłyną wreszcie na zmianę sytuacji w Polsce odnośnie finansowania służby zdrowia, odnośnie tego, że będą płacone wszystkie nadwykonania, co pozwoli uratować nie tylko ten szpital, ale wiele innych. Bo nie wiem, czy pani wójt zdaje sobie sprawę, że już w tym roku zlikwidowano 15 oddziałów szpitalnych w województwie śląskim. Szanowni i kilkaset państwo w Polsce. Powiat Żywiecki, szpital, który podlega również pod starostę, ma oddział pediatryczny. Tam są leczone dzisiaj nasze dzieci. Czekają po 2 godziny na SOR-ze. Niedaleko powiat Bielski. Tam również przyjmują nasze dzieci. Wszystkie powiaty sąsiednie radzą sobie z sytuacją w zakresie ochrony, w zakresie realizacji polityki zdrowotnej. Starosta cieszyński, pan Mieczysław Szczurek, nie radzi sobie z tą sytuacją. Powiat cieszyński, czarna dziura, jeżeli chodzi o pediatrię na oddziale w Szpitalu Śląskim. Żądam od starosty powiatu cieszyńskiego natychmiastowego wykonania obowiązku ustalonego w artykule 95L ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego, świadczeń wysokospecjalistycznych, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowanej w poradniach przyszpitalnych, rehabilitacji leczniczej przy jednoczesnym zagwarantowaniu ciągłości i kompleksowości udzielanych świadczeń. Pani wójt kolejny raz kłamie i wprowadza mieszkańców w błąd, choćby przez to, że szpital w Żywcu jest spółką, a nie szpital powiatowym w sensie stricte tego rozumianym. Szpital
w Żywcu z oddziałem pediatrycznym. Szpital w Bielsku z oddziałem pediatrycznym. Szpital pediatryczny dla dzieci w Bielsku. W Cieszynie nie ma tego oddziału. Żądamy od Mieczysława Szczurka, starosty powiatu cieszyńskiego, osobistego przeproszenia 33 tysięcy dzieci z powiatu cieszyńskiego za brak zapewnienia im równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, w tym profilaktycznych, a więc umożliwiających realizację obowiązków określonych w artykule 6 punkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Żądam od Mieczysława Szczurka, starosty powiatu cieszyńskiego, wyjaśnienia rodzicom 33 tysięcy dzieci z powiatu cieszyńskiego, dlaczego w powiecie bielskim, żywieckim, Jastrzębiu-Zdroju władze samorządowe potrafią zapewnić funkcjonowanie opieki zdrowotnej dla dzieci, a w powiecie cieszyńskim nie. Żądam od Mieczysława Szczurka, starosty powiatu cieszyńskiego, osobistego przeproszenia 33 tysięcy dzieci z powiatu cieszyńskiego za brak realizacji w 2023 programów polityki zdrowotnej w zakresie ochrony zdrowia skierowanej do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w rozumieniu artykułu 48a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. 24 tysiące. Dziękujemy bardzo pani wójt za zabranie głosu. Mamy tutaj jeszcze kilka osób, które chciały się wypowiedzieć w tym temacie. Są z nami dzisiaj przedstawiciele Konfederacji, między innymi kandydat do Senatu, pan Daniel Flaka. Bardzo proszę o zabranie głosu. Dzień dobry państwu. Nazywam się Daniel Flaka, jestem kandydatem w tym okręgu do Senatu. Ja pochodzę z powiatu żywieckiego, ale sprawy Śląska Cieszyńskiego są także mi osobiście bliskie. W kwestii ochrony zdrowia Konfederacja przedstawiła jako jedyna partia w Polsce kompleksowy program, jak i wraz z rozwiązaniami, które pomogłyby niezależnie od koloru partyjnego rządzących samorządowców, czy to są samorządowcy z Platformy Obywatelskiej, Nowej Lewicy, czy z Prawa i Sprawiedliwości. Każda władza do tej pory przez ostatnie 34 lata przerzuca się, ile to pieniędzy nie wrzuca na ochronę zdrowia. I jak widzimy, im więcej tych pieniędzy się wsypuje, tym tych pieniędzy bardziej brakuje, ponieważ cały system jest chory i z tego wynikają duże problemy, między innymi samorządowców. My jako Konfederacja stoimy na stanowisku, że należy rozbić monopol Narodowego Funduszu Zdrowia, utworzyć dodatkowe, pozwolić rynkowi utworzyć dodatkowe fundusze, do których ludzie nie będą zmuszeni wpłacać często bardzo wysokich składek zdrowotnych, jak teraz w Nowym Ładzie podniesione składki zdrowotne do 9%, których nie można odliczyć od podatków, nie powodują polepszenia sytuacji służby zdrowia w tym szpitalu, szpitala nawet tutaj w powiecie cieszyńskim. Nasze rozwiązania powodują, że służba zdrowia staje się bardziej dostępna, konkurencyjna. Dzięki temu to fundusze ubezpieczeniowe, fundusze zdrowotne będą mogły zaproponować lepsze stawki dla medyków, dla lekarzy, dla pielęgniarek. W tym sposobem też widzimy drogę do naprawy tych sytuacji patowych, gdzie często dochodzi do sporów na poziomie politycznym. Dziękuję. Bardzo się cieszę z tego, co pan powiedział. Szanowni państwo, jest z nami pani burmistrz Gabriela Staszkiewicz. Zapraszamy ją tu dzisiaj. Czy Cieszyn jako miasto 40-tysięczne może być ze szpitalem bez oddziału pediatrycznego? Zapraszamy bardzo serdecznie, żeby tutaj powiedziała, jak Cieszyn sobie poradzi z tymi sytuacjami bez zapewnienia pediatrii.
Bardzo się cieszę z tego, co pan powiedział, bo pan jasno powiedział, że system jest w zapaści i nie jest to wina nas, samorządowców. I to pan powiedział bardzo jasno. Pani burmistrz opuściła, ale są tu też mieszkańcy Cieszyna. My protestujemy dzisiaj w bardzo ważnej sprawie. Tak, panie dyrektorze, będzie pan tak kiwał, jak dzieci będą odsyłane z SOR-u cieszyńskiego bez pomocy? Nie zgadzamy się na to. Absolutnie. Szanowni państwo, nie będziemy akceptować sytuacji. Żądamy przywrócenia pediatrii w Cieszynie. Ja mam jedno pytanie. Jak już pani znajdzie się na tych listach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości, zostanie wybrana, na ile pani zwiększy stawki na służbę zdrowia?